Cześć wszystkim, jesteście na kanale Wielkie Michalo i dzisiaj zajmiemy się potyczką w Halo Warsach 2. Wszystko oczywiście głównie po to, żeby zobaczyć sobie, jak się gra Covenantami, Przymierzem, czy może raczej Banished, Wygnańcami. No i tutaj sobie weźmiemy magazyn zasobów, elektrownię, koszary i zbrojownię. Zaraz jeszcze weźmiemy garaż i lotnictwo. To wszystko zaczyna brzmieć bardzo znajomo, ale może do tematu podobieństwa między obiema stronami przyjdziemy za chwilę w ramach jakichś wniosków. I od razu wszystko ulepszamy, wszystko. No i wy się, chłopaki, przejdźcie gdzieś tutaj. Wierzycie to czy nie? No, tak więc rozbudowujemy bazę, jest wszystko bardzo analogicznie, nawet miejsca są tak samo rozłożone jak w przypadku UNSC. A już nawet... w pierwszych Halo Warsach ta baza była troszkę inaczej ustawiona i lepsze to wrażenie generalnie sprawiało. O, za 200, no to 90, 95 i 200, tu już poprosimy. O, tu może przejdźcie się. Jakoś tak zacięliście się, czy co? Zbierać to. No, to są podstawowe jednostki, czyli no parę trepów z Brutem. W jedynce oczywiście było to parę trepów i elitarny. A po stronie UNSC to są standardowi Marines. Jakoś wolno strasznie to zbierają. Dobra, i zastanawiamy się powoli nad ulepszeniem całej bazy. Ale to musimy jeszcze trochę zainwestować. Dobra, gdzie jest piechota? O, i tutaj podstawową jednostką są zwierzaki. Wciąż nie mogę przebolać tego tłumaczenia. Z jumpakami, a więc coś, co dobrze znamy z promocji Turbo Blitz chociażby. Strasznie długo tu zbierają coś. Dobra, wy już zebraliście i chodźcie tutaj. No i powoli można się też barykadować. Powolutku. No to jest standardowy deathmatch, walczymy przeciwko przeciwnikom. Widzę, że to też są... jak oni się nazywają, wygnańcy. O, idzie chopper. I to akurat w wersji z Atrioxem, czyli jesteśmy Decimusem na Atrioxa. Jeszcze nie rozgryzłem, jak w normalnych trybach te różnice wyglądają. No bo w Blitzie podstawową różnicą między dowódcami jest oczywiście to, że są ekskluzywne karty, których inni nie mają. Dobra, wy już? Już. No to idziemy tutaj. A wy tutaj czekajcie. Jesteśmy? Jesteśmy. No to 80, 90, 200. Budujemy bazę. Jedziemy dalej. Generalnie mam wrażenie, że zbyt lightowo się tutaj rozbudowuje bazę. Mamy prawie praktycznie pół mapy dla siebie. A przydałoby się jakieś małe wyzwanie, czyli no powiedzmy jakieś neutralne istoty na mapie. Dobra, tu mamy coraz ciekawsze umocnienia. Mini baza ukończona, tak więc idziemy chyba w energię. Ale do energii potrzebujemy jeszcze trochę, więc tu pójdziemy w zasoby. A to poczekamy. O, coś już się zaczyna dziać. Specjalna umiejętność Brutów. Rozwalić go, no już końcówka. Dobra, no i tych dziadygów. Rozjechać, bardzo dobrze. Dobra, i tu będzie zaraz 1000, przejdziemy na wyższy poziom. Do Cytadeli i będziemy mieć fajniejsze rzeczy, poproszę. No i więcej miejsc oczywiście. Zbierasz to, zbieraj to. A tu potrzebuję jeszcze 500. O, to jeszcze troszkę. To najwyżej wy się przejdziecie. No to lada chwila wszystko sobie ulepszymy. No i pora na cudo z pojazdami oczywiście. No, parę zjaw się też przyda. No ho, ho. Dobra, wzywamy posiłki. Mam jakieś umiejętności fajne.
bardzo ładnie obrywają. Dorżą ci ich. Dawać, dawać, dawać. Ja! Dobra, ktoś nam zdobył poziom. No, same tu mam ciekawość. To jest przeciwlotnicze. To jest dobre na wszystko. To jest przeciwko piechocie. No i zakładamy bazę. Dobra, wracamy. Będziemy się bardziej trzymać razem już. No i co? Mamy piechotę, mamy tych. Gdzieś tu był taki fajny gość. O właśnie. I posiłki. No to może weźmiemy od razu ten limit. Dobra, a jak będzie trochę więcej energii, to będzie pora ulepszyć wszystko, żeby było więcej, więcej wszystkiego. Jest punkt dowódcy. Ostatnio odkryłem, jak się używa punktów dowódcy. Moce trzeba odblokować i dopiero potem ze sobą kupić. Wielka tajemnica. Dobra, stoję w miejscu jak głupek. No to co, ze dwa inżyniery na pewno się przydadzą, żeby nas leczyli. Ekstraktor wybudowany. Kiedyś tam można go ulepszyć. I lada moment. Będziemy cwaniakować z lepszymi jednostkami. Dobra, a więc idziemy przeciwko piechocie. Poproszę tych szabrowników. No na razie mogę dwóch zrobić. Wataszkę wziąłem? Nie wziąłem wataszki jeszcze. Nie ma. Nie ma, nie pomyślałem zawczasu. Lotnictwo. Zjawy. Parę zjaw będzie. Fajnie by było. Jeszcze nie? Zaraz, zaraz, zaraz. Jest trzeci. Dobra. No i pierwszy upiór pójdzie na taśmę produkcyjną. No to mając już takie wojska. Tu jest przejście w ogóle? Tak, tu jest przejście. Mając już takie wojska. Nie, nie ma przejścia, źle. Rzucimy tutaj bazę i będziemy mogli się ruszyć w końcu. Dobra. Kolejny szabrownik. Weźmiemy szabrowników przeciwko piechocie. Ubiory przeciwko pojazdom. No i coś przeciwlotniczego chyba. Szabrownika robię. Jak cię skasować? Jest, skasowałem go. To skoro mam kasę, to jeszcze jeden upior. Jest i chopper. Chopper to byś mógł na zjad jakiś prywat jakiś pojechać. Tu jest jakiś cudo. Nie walcz z nim, nie walcz. Nie walcz z nim. Zostaw go. Wejdź mu do bazy. Dobra, z głupkiem. Miałem do czynienia. Przeciwko nim. Bach, 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 bach. Bach, 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 bach. Bardzo dobrze. Kurde, nawet zrzucają te budynki analogicznie do UNSC. Przeciwpiechotne, przeciwpojazdom, przeciwlotnicze. No to mamy w miarę zrównoważoną tutaj bandę. Piechota i to. Wataszkę sobie weźmiemy dla zabawy dosłownie. Nie wiem, wszystko teraz kupujemy, mam za dużo. I będziemy się przemieszczać zaraz. Dobra, ruszamy powoli. Jeszcze nie wszystkie tutaj wojska podeszły, no ale... Ale kto nie dotarł, to dojdzie w trakcie imprezy. Mamy co rozwalić tutaj wszystko, co się rusza. Przejęte? Strasznie długo. Kto tam leci? Kto tam? Inżynier kolejny. Inżynierów mam pod piąteczką. Więc pilnujcie tu zdrowia wszystkich. No idziemy dalej. Coś jeszcze leci. Uwaga, będzie pewnie... O, jeszcze ich więcej. Dobra. Rozwalić. Dobra. Olewać tutaj. Idziemy. Głupek się nawet nie rozwinął. No i co teraz? Rozwalamy, rozwalamy, wchodzić.
A, rąbie mnie. Cwanie. Jesteśmy cały czas w ruchu, cały czas. Może użyjemy coś fajnego? Rozwalić to. No, no, jest teraz lepiej. Dobra, baza zniszczona, rozwalić te jednostki. Fajnie, on poszedł w przeciwlotnictwo, to jest bardzo dobry pomysł. Gdybym miał coś przeciwlotniczego. No i to jest wygrana. No i cóż, jakie są wnioski? Wnioski póki co są takie, że w porównaniu nawet do jedynki strony są dużo mniej zróżnicowane. Generalnie na każdą jednostkę na razie jest w stanie znaleźć odpowiednik, nawet prostszy niż rodzaje czołgów, no ale tak samo zwiększamy poziom energii, tak samo zdobywamy, to też było poprzednio, no z tym, że były pewne urozmaicenia, inaczej się poziom energetyczny podnosiło w jedynce, a tutaj energia jest jest zwykłym surowcem zdobywanym, no i zbieramy to tak samo jak surowce. Widzę dokładne po prostu odpowiedniki. Mamy Wolverinów, którzy są przeciwlotniczymi jednostkami i tutaj te takie mechy kroczące, które również się idealnie nadają na po prostu zwykłe zmechanizowane jednostki przeciwlotnicze. I to wszystko cały czas ma swoje odpowiedniki. Tak więc strasznie dziwne decyzje to podjęło Creative Assembly, no ale miejmy nadzieję, że to przełoży się w jakiś sposób na całkiem niezłe zbalansowanie całości w multiplayerze. Dzięki wielkie za uwagę, to była gra jako Covenanci w Halo Warsach 2. Następnym razem się widzimy przy okazji trybów multi, no i cały czas jest Let's Play na kanale. Dzięki za uwagę, cześć.